Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Soldaten des Hires. Wprawdzie planowaliśmy publikację odcinka o odmiennej tematyce, to jednak uznaliśmy, że podnoszone przez niektórych z państwa uwagi odnośnie konieczności opowiedzenia o aferze Blomberg-Fritz były słuszne. Dziś zatem niejako kontynuujemy niedawno rozpoczęty temat i przedstawiamy sylwetkę Wernera Freichera von Fritscha. A urodził się on 4 sierpnia 1880 roku w Benrad w rodzinie z tradycjami wojskowymi. Jego ojcem był późniejszy generał Georg von Fritz, a matką Adelheid z domu von Bodelschwink. Przejście na świat w rodzinie szlacheckiej odcisnęło na młodym Wernerze spore piętno, szczególnie za sprawą wyjątkowo surowego ojca, który do tego stopnia mu wtrował syna. Że do końca życia nie udało im się nawiązać jakichkolwiek bliższych relacji. Werner von Frisch po ukończeniu szkoły średniej, 25 września 1898 roku, wstąpił do Hessiego Pułku Artylerii Polowej, gdzie służył jako podchorąży. Po ukończeniu szkoły oficerskiej 27 stycznia 1900 roku, awansowano go na porucznika. Kontynuował naukę i dzięki wielu wyrzeczeniom udało mu się dostać do Berlińskiej Akademii Wojennej, gdzie kształcił się na oficera sztabu generalnego. Jego wiedza i wyjątkowe umiejętności sprawiły, że w 1914 roku został czynnie zaangażowany w sierpniową mobilizację. Podczas I wojny światowej Fritsch pełnił różne funkcje w sztabie generalnym, rozwijając swoją wiedzę i nabywając doświadczenia. Służba sztabowa nie uchroniła go jednak przed zagrożeniami pola walki, ponieważ w 1917 roku został ranny odłamkiem w głowę. Po zakończeniu działań wojennych Rzesza nie mogła sobie pozwolić na utratę tak zdolnego oficera, zatem zatrudniono go w Ministerstwie Reichswery. Jego kariera kwitła, i kiedy wydawało się, że czeka go dożywotni spokój, do władzy doszli naziści. Fritz był bowiem przeciwnikiem drogi, którą obrało NSDAP drogi przemocy i drogi bezprawia. Mimo tego nigdy otwarcie nie skrytykował nowej władzy. Z tego powodu jednak popadł w dość spory konflikt z Bernerem von Blombergiem. Iskry sypały się o tyle silnie, że przecież obaj panowie musieli ze sobą współpracować, a ich nadrzędnym celem było odbudowanie armii niemieckiej do stanu sprzed I wojny światowej. Gdy w 1936 roku von Blomberg zostaje feldmarszałkiem, von Fritsch otrzymuje promocję na generała pułkownika. Napięcia pomiędzy wspomnianą dwójką narastały od lat. Wszak pierwotnie funkcję von Blomberga miał przejąć von Fritsch, jednakże prezydent von Hindenburg źle ocenił sytuację. Nadto obaj mieli zupełnie inną wizję armii. Von Blomberg celował w nowoczesność, von Fritsch w tradycję. Wspomnijmy w tym miejscu jego słowa z lutego 1938 roku. Zastałem kupę ruin, w szczególności daleko idący kryzys zaufania względem dowództwa. Już od pierwszego dnia po mojej nominacji rozpoczęła się walka generała Waltera Reisienała walka partii przeciwko mnie, jeśli nie toczyła się ona już wcześniej. Intrygi Reisienała doprowadziły do tego, iż moje stosunki z Blombergiem były stale napięte. Nie udało mi się oprzeć swojego stosunku do Blomberga na płaszczyźnie wzajemnego zaufania. Podczas spotkania w 1937 roku, na którym to Hitler wyjawił swoje agresywne plany na politykę międzynarodową, o czym wspominaliśmy ostatnio, to mimo iż von Blomberg również wyraził swoje obawy, to von Fritsch był zdecydowanie bardziej przeciwny pomysłom Führera, dodatkowo w ostrych słowach podkreślając, że Wehrmacht absolutnie w żadnym wypadku nie jest jeszcze gotowy na otwartą wojnę. Nie trudno dojść do wniosku, że Hitlerowi taka postawa się no, nie spodobała. Mimo posiadanej wiedzy nie mógł on jednak, na tamten czas naturalnie, dowolnie dymisjonować generałów. Kiedy więc wybuchła afera z von Blombergiem, postanowiono to bezwzłocznie wykorzystać. Von Fritsch, który był kawalerem i znacznie wyżej cenił służbę wojskową niż kobiety, został oskarżony o homoseksualizm. W konsekwencji tych oskarżeń 4 lutego 1938 roku został zdymisjonowany, a jego miejsce zajął Walter von Brauchitsch. I choć wkrótce okazało się, że osądzenie von Fritscha o skłonności homoseksualne było wyssane z palca, to jak to się mówi, smród pozostał. 18 marca 1938 roku Werner von Fritsch zostaje ostatecznie i oficjalnie oczyszczony z zarzutów. Hitler nie przespał jednak tych kilku tygodni. On wykorzystał zamieszanie do zastąpienia kilku ministrów i generałów ludźmi, którzy byli wobec niego dużo bardziej lojalni. Przywołajmy tu słowa hrabiego Johana Adolfa Kielmansega, który był oficerem sztabu generalnego, a jednocześnie siostrzeńcem von Fritscha. Sprawa Fritscha była intrygą przeprowadzoną w celu pozbycia się go. Wydał bowiem wiele rozkazów, które z dzisiejszego punktu widzenia wyraźnie zmierzały do uchronienia Wehrmachtu przed narodowo-socjalistyczną ideologią. Jak jednak dokładnie wyglądał spisek przeciwko von Fritschowi? Sprawą zajęło się Gestapo, a dokładnie Józef Meisinger, znany jako naczelny łowca homoseksualistów. Człowiek na tyle okrutny, że nawet jego zwierzchnik Reinhard Heydrich nazywał go odrażającym obrzydliwcem. Najpierw w ślad za von Fritschem wyjechał on do Egiptu, gdzie generał spędzał wcześniej urlop. Nie udało mu się jednak znaleźć tam dowodów na to, żeby podejrzany utrzymywał kontakty seksualne z mężczyznami. Korzystając więc ze swojej przerażającej opinii w środowisku homoseksualistów, znalazł chętnego do współpracy – Otto Schmidta. Meisinger okazał mu fotografię von Fritscha, a Schmidt miał potwierdzić, że widział, jak generał uprawiał seks z mężczyznami. Gestapowiec natychmiast zgłosił swoje odkrycie bezpośrednio Himmlerowi, a ten poinformował Hitlera. 26 stycznia 1938 roku doszło do konfrontacji w kancelarii Rzeszy pomiędzy von Fritzem a Schmidtem, który oskarżył go o to, że przyłapał go na odbywaniu stosunku seksualnego z Żydem, nazwiskiem Weingarten. Oburzony generał odrzucił oskarżenia, jednakże Hitler nie dał mu wiary. Po oczyszczeniu von Fritza z zarzutów Schmidt odwołał swoje zeznania, twierdząc bezczelnie, że pomylił się co do osoby. Meisinger z kolei został karnie przesunięty do archiwum Zischerheitsdienst, ponuro wsławiając się podczas II wojny światowej, zyskując przydomek kata Warszawy, ale to temat chyba na trochę inny odcinek jednak. Na zakończenie tego wątku warto tylko dodać, że główny świadek, Otto Schmidt, został później zastrzelony przez gestapo. Dopóki cele niemieckiego zwycięstwa mogą polegać na zdobyczach na wschodzie, dopóty wojska lądowe, przez zdobycze terytorialne na wschodzie i przez trzymanie frontu na zachodzie, mogą dać ostateczne rozstrzygnięcie, gdyż żadnego z państw wschodnich nie można śmiertelnie ugodzić ani w powietrzu, ani też na morzu. Taką opinię na początku 38 roku wyraził Werner von Fritsch. Gdy ekspansja na wschód rozpoczęła się z 1 września 1939 roku, generał został dowódcą honorowym 12 Pułku Artylerii, osobiście nadzorował więc działania na froncie. Upokorzony, najprawdopodobniej celowo wystawił się na ryzyko śmierci i 22 września podczas oblężenia Warszawy w wyniku polskiego ostrzału von Fritsch doznał uszkodzenia tętnicy udowej. Jego adiutant próbował zatamować krwotok i ewakuować swojego dowódcę, jednakże von Fritsch miał wtedy podobno zdjąć swój monokl, spojrzeć na adiutanta i poprosić, aby ten odstąpił od pomocy. Faktem jest, że niedługo potem zmarł z powodu utraty krwi, mimo iż, zgodnie z tezą amerykańskiego historyka i dziennikarza Williama Lawrence'a Schirera, rana odniesiona przez generała nie była wcale śmiertelna. Po wszystkim Fritsch spoczął na berlińskim cmentarzu inwalidów. O ile postać samego von Fritscha, choć bardzo ciekawa, nie obfituje w na tyle wiele istotnych informacji, aby stworzyć na tej podstawie jakiś wyjątkowo długi odcinek biograficzny, o tyle okoliczności, w których przyszło Fritschowi żyć i pracować, dają ogromne pole do badań i będziemy się jeszcze w przyszłości nad tym niejednokrotnie pochylać. Na dziś jednak już kończymy, szanowni Państwo. Dziękujemy serdecznie za Waszą uwagę. No i zachęcamy do oczekiwania na kolejny odcinek serii Zoldatendes Hires.